Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak ze społeczeństwa wolnych i dumnych ludzi staliśmy się Rzeczpospolitą plemienną. Zapraszam. Europa Zachodnia, czy też wszystkie kraje Europy Zachodniej stały się świadkami pewnego tragicznego wydarzenia. Otóż praktycznie wszystkie kraje tej części świata zostały głęboko podzielone. Ten podział sięga dużo głębiej niż tak na pierwszy rzut oka widać. Otóż będę się koncentrował przede wszystkim na Polsce, jednak problem dotyczy bynajmniej nie tylko Polski. Powiedziałem na początku o Rzeczpospolitej plemiennej. Otóż faktycznie nasze społeczeństwo, podobnie jak inne społeczeństwa Europy Zachodniej, zostało podzielone na plemiona. Dosłownie. Na plemiona, które nieracjonalnie, nie pamiętając już do końca dlaczego, walczą między sobą. Jak dzikie plemiona. Otóż stało się tak dlatego, że brak nam tożsamości, jednej spójnej tożsamości oraz dlatego, że została zniszczona racjonalność w nas, w naszym wychowaniu została zniszczona racjonalność. Brak spójnej tożsamości i zniszczenie w edukacji czy też w wychowaniu racjonalności. O co chodzi? Tożsamość. Tożsamość narodowa, państwowa, tożsamość człowieka jako Polaka, Francuza, Niemca, zostaje wytworzona przez pewną wspólnotę, wspólną moralność, wspólną wiarę, wspólne pojmowanie historii, wspólne normy moralne, wspólne ustalanie tego, co uważamy za wartościowe, a co nie. I tutaj kraje Europy Zachodniej zostały bardzo głęboko podzielone. Przede wszystkim wyraźnie widać to po rewolucji francuskiej, kiedy to społeczeństwa zostały bardzo głęboko podzielone na rewolucjonistów i kontrrewolucjonistów. Na tych, którzy na swoim sztandarze niosą wolność, równość i braterstwo. I na tych, którzy na swoim sztandarze niosą to, co tradycyjne. Starą wiarę, starą moralność, starą filozofię. I w ten sposób powstały praktycznie w obrębie każdego społeczeństwa dwa zwalczające się obozy. I tak mamy to do dzisiaj. I tak mamy to w Polsce dzisiaj bardzo, bardzo wyraźnie. Obóz konserwatywny, przywiązany do tradycyjnej moralności, do tradycyjnej wiary, do tradycyjnych cnót, do tradycyjnych norm moralnych. I obóz, który ponad wszystko inne gloryfikuje wolność, który wolność stawia na swoim sztandarze, wynosi na piedestał i ją uważa za najwyższą wartość. A więc ta tożsamość nas, jako Polaków, jest rozerwana. Nie ma jednej spójnej, niestety, tożsamości i to jest wielka tragedia. Druga rzecz to jest racjonalność. Powiedziałem o tym, że racjonalność została zniszczona. Co mam na myśli? Zawsze było z nią kiepsko, to znaczy, że jest to rzecz po prostu dosyć trudna, aby faktycznie jako społeczeństwo kierowało się rozumem. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia z szczególną sytuacją. Z jednej strony mamy mnóstwo informacji, ogromny dostęp, bardzo łatwy dostęp do informacji. Z drugiej strony mamy absolutne zaniechanie nauczania, logiki. I to połączenie, każdy człowiek ma wielki dostęp do informacji, zalew informacji. Każdy człowiek jest skonfrontowany z tym zalewem informacji, a jednocześnie nie posiada narzędzi, aby te informacje przepracować. Możemy powiedzieć, że w epokach, w których nie było takiego zalewu informacji, prosty człowiek po prostu skupiał się na swoim życiu codziennym, na tym, co go bezpośrednio dotyczyło. Teraz takiej sytuacji praktycznie nie ma. Każdy człowiek jest
w jakiś sposób zaangażowany w ten wir wydarzeń. Każdy człowiek słyszy o wielkich wydarzeniach politycznych, o tym, co się dzieje w Polsce i na świecie, i każdy człowiek wyrabia sobie, a raczej przejmuje jakąś opinię, którą gdzieś tam zasłyszał. I to połączenie jest tragiczne. Zalew informacji docierający do każdego, a jednocześnie absolutny brak wypracowania narzędzi do tego, żeby nad tymi informacjami pracować, żeby je przepracowywać, co prowadzi do powstania takich baniek informacyjnych, do tego, że każdy człowiek dobiera emocjonalnie to, co mu bardziej pasuje, zgodnie z tym, jak został przeważnie, jak został uformowany w czasach dzieciństwa i młodzieńczości, dobiera sobie taką bańkę informacyjną, ją sobie tworzy, co jest wspomagane bardzo przez media społecznościowe, tworzy sobie taką bańkę informacyjną, gdzie docierają do niego tylko konkretne informacje od konkretnego plemienia właśnie, od konkretnej grupy ludzi, którzy uważają tak, a nie inaczej, i wszystko inne jest postrzegane jako zdradzieckie, oszołomskie, jako teorie spiskowe, czy rzecz zupełnie nie roztropna. I w ten sposób ludzie żyją tutaj w naszej ojczyźnie, w ten sposób my żyjemy, zamknięci w takich bańkach informacyjnych, żywiąc się, karmiąc się taką propagandą plemienną, informacjami, które są przeznaczone po to, żeby właśnie żywić takich niewolników, ludzi, którzy nie są wolni, nie potrafią, nie poznają rzeczywistości, jaka ona jest, tylko sami świadomie, znaczy no nie do końca świadomie, ale sami wybierają sobie takie źródło informacji, które karmi ich jedyną słuszną wersją prawdy i którą chłoniemy. Dwa słowa do zaniechania nauczania filozofii. Otóż, tak jak każdy człowiek umie jakoś tam śpiewać, tak każdy człowiek umie jakoś tam myśleć. Jest to pewna umiejętność, którą każdy człowiek w jakimś stopniu posiada, mniejszym lub większym. Jednak jakby nie było, to gdy człowiek nie praktykuje, nie uczy się śpiewać, no to nigdy tak naprawdę tej umiejętności nie posiądzie. Jeśli człowiek nie uczy się, jak logicznie rozumować, no to nigdy tej umiejętności nie posiądzie. Dlatego tak ogromne znaczenie ma klasyczna logika i jej nauczanie. I nie przez przypadek, przez tak wiele wieków w naszej cywilizacji uczono klasycznej logiki. Nie przez przypadek była to podstawa, fundament do tego, żeby w ogóle czegokolwiek się uczyć. Dzisiaj całe pokolenia nie są już klasycznej logiki uczone i to umożliwiło stworzenie tych baniek informacyjnych, to umożliwiło doprowadzenie nas do tego stanu tej wojny plemiennej, bo już nie jesteśmy społeczeństwem ludzi intelektualnie wolnych, ludzi, którzy są w stanie rozważać, poznawać rzeczywistość i rozważać ją. To musimy przyjąć do wiadomości. Jako społeczeństwo zostaliśmy pozbawieni tych narzędzi do logicznego rozumowania. I teraz każdy z nas, tak jak z tym śpiewem, jakoś tam się czegoś tam nauczył, coś tam trochę potrafi, jeśli chodzi o to logiczne myślenie, ale to przyjmijmy to do wiadomości, że jesteśmy pod tym względem inwalidami, że jesteśmy pod tym względem ludźmi, których okaleczono, którzy nie wypracowali nigdy wystarczających umiejętności, aby naprawdę zajmować się na poważnie przerobem informacji, aby naprawdę głęboko rzeczywistość poznawać i ją rozważać. Zostaliśmy pozbawieni tych narzędzi. W połączeniu z tym zalewem informacji, tak jak wspomniałem, jest to rzecz tragiczna. W ten sposób człowiek podchodzi, gdy nie ma tych narzędzi, podchodzi do dyskusji emocjonalnie. Ta dyskusja odbywa się tylko i wyłącznie na poziomie emocji, gdy słyszymy rzeczy, które nie zgadzają się z naszym światopoglądem, skutkuje to tylko jakimiś tam negatywnymi emocjami i od razu przyjęciem takiej postawy obronnej, atak, obrona, i dyskusja sprowadza się tylko do właśnie zarzucania się jakimiś tam emocjonalnymi argumentami, to tak w cudzysłowie, albo już w ogóle tylko inwektywami. Nie posiadamy praktycznie żadnej kultury dyskusji właśnie dlatego, że nie posiadamy kultury myślenia. I jednocześnie właśnie w połączeniu z tymi bańkami informacyjnymi jesteśmy karmieni tylko taką plemienną propagandą, w której, zależnie od tego, w której kto bańce informacyjnej się znalazł.
I taki człowiek, żyjąc właśnie, chłonąc takie informacje z jednej bańki informacyjnej od jednego plemienia, czuje się świetnie poinformowany, dokładnie wie, jak należy rzeczywistość oceniać i nie czuje tego, nie wie tego, że chłonie, tylko właśnie tą jedną plemienną propagandę. Co możemy zrobić? Otóż przede wszystkim kształcić się w tym kontekście tego logicznego myślenia. Dla osób już w tej chwili dojrzałych, nauka klasycznej logiki to jest rzecz wymagająca. Człowiek, który ma rodzinę i pracę, nie podejmie się w tej chwili przecież uczenia się na poważnie klasycznej logiki. Jednak tak jak niewielu z nas podejmie się w tej chwili, ci, którzy nie potrafią śpiewać, podejmą się profesjonalnego kursu śpiewu, profesjonalnej nauki śpiewu, tak mimo wszystko jednak czegoś można się jeszcze nauczyć, nawet w wieku dojrzałym, nawet pośród codziennych zajęć życia. I tutaj jak najbardziej polecam przede wszystkim ojca Woronieckiego. Mamy w naszej ojczyźnie wielki skarb. Skarb na skalę światową, skarb myśli ludzkiej na skalę światową. Ojciec Woroniecki jest bez wątpienia jednym z najlepszych filozofów w historii świata. Jestem przekonany, że tak jest. I jeśli ktoś uważa, że nie, to z chęcią stanę na intelektualnej, ubitej ziemi, aby tego dowodzić. To jest wielki skarb, nasz ojciec Jacek Woroniecki. Zachęcam do poznawania go dla tych, którzy jeszcze się z nim nie skonfrontowali. Polecam przede wszystkim U podstaw kultury katolickiej. U podstaw kultury katolickiej ojciec Jacek Woroniecki. Książka, którą każdy myślący Polak przeczytać powinien. Dalej. Praktykujmy cnoty kardynalne, korzystajmy ze środków nadprzyrodzonych, bo cnoty kardynalne porządkują całego człowieka, a więc również jego sposób myślenia. Cnoty kardynalne sprawiają, że panujemy nad emocjami, co sprzyja rozumowaniu. Cnoty kardynalne sprawiają, że świadomie pracujemy nad roztropnością, co jest największym dobrem dla racjonalnego myślenia. I teraz przede wszystkim, jeśli już jako tako zadbamy o siebie, to pamiętajmy o tym, żeby zadbać o formację kolejnych pokoleń. Na wszystko, co święte, uczmy kolejne pokolenia klasycznej logiki. Wychowujmy kolejne pokolenia w duchu cnót kardynalnych, tak żeby panowali nad swoimi emocjami, żeby byli ludźmi wolnymi i rozumnymi. Niech otrzymają od nas więcej niż my otrzymaliśmy od poprzednich pokoleń. Nie jest tu już w ogóle żaden zarzut wobec poprzednich pokoleń, bo wiemy, jaka to była sytuacja. Najpierw wojna, później czasy powojenne, okupacja sowiecka. To nie był czas, kiedy można było wiele dać, jeśli chodzi o klasyczną logikę, filozofię, o te skarby naszej cywilizacji, logicznego myślenia, skarby myśli ludzkiej. To były czasy bardzo trudne i walczono o to, żeby jako tako przetrwać. I tutaj naprawdę nie jest to żaden zarzut. Natomiast dbajmy o tą formację, o formację intelektualną, o klasyczną logikę, o cnoty kardynalne, o wychowanie do cnót kardynalnych. Prowadźmy nasze dzieci na mszę świętą trydencką. Ona nauczy ich racjonalnego myślenia, ona nauczy ich roztropności, ona nauczy ich cnót kardynalnych, ona porządkuje całą rzeczywistość, bowiem sama jest tak bardzo uporządkowana, tak bardzo stosowna, tak bardzo prawa, tam wszystko jest na swoim miejscu, wszystko odpocząwszy od tej relacji człowieka do Boga. Bóg, który jest na tym absolutnie pierwszym miejscu, człowiek, który oddaje mu cześć w ten sposób tak bardzo stosowny, jak to tylko możliwe w duchu i prawdzie, chciałoby się powiedzieć, bo to faktycznie jest w duchu i prawdzie. To jest wszystko przesiąknięte głęboką pobożnością i mądrością starożytnych, uporządkowane roztropnie, tak żeby to było wszystko zgodne właśnie z naszym rozumem, z naszym logicznym myśleniem, z mądrością Kościoła i jednocześnie z całą tą pobożnością Kościoła, z mistyką, ascetyką Kościoła. To jest prawdziwy skarb i ona jest prawdziwie wychowawcza. Ona ukształtuje kolejne pokolenia. Ona uratuje naszą cywilizację. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.